Książka jest w moim zamyśle zaproszeniem Państwa do dyskusji o Polsce. Dlatego, że uważam, że dzisiaj bardzo potrzebne jest Polsce, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żeby obywatele, żeby Polacy prowadzili dialog właśnie o tym, jak naprawić Rzeczpospolitą. Ale ta książka jest także moją refleksją, moją rodzajem recepty na to, jak właśnie do tej naprawy doprowadzić, co jest podstawą tego, w jaki sposób Polskę umocnić, ale także w jaki sposób znaleźć w Europie, w Unii Europejskiej nowe źródła tej europejskiej jedności, której dzisiaj brakuje, bo Europa dzisiaj bez tego fundamentu, jakim zawsze była europejska cywilizacja zbudowana na chrześcijaństwie, traci te źródła jedności. Dzisiaj także jej potrzebny jest ten powrót do tej prawdziwej jedności, która może wyjść z Polski. Ta inicjatywa, ta siła, ten ruch jedności europejskiej opartej na wartościach może także wyjść z Polski, jeśli najpierw my tu w Polsce będziemy do tego przekonani, jeśli my tutaj w Polsce zbudujemy silne państwo, silną wspólnotę.